Początki dynastii Piastowskiej toną w mroku dziejów. Jej najbardziej znanym przedstawicielem jest Mieszko I, twórca państwa polskiego. Ale czy możemy powiedzieć cokolwiek pewnego o jego przodkach? Ile jest prawdy w legendach dynastycznych Piastów? Gal Anonim przekazuje nam pierwszą znaną wersję owej legendy dynastycznej Piastów. Wspomina o Piaście, synu Chościska. Tenże Piast miał być oraczem Ratajem, miał żonę Rzepichę, wspólnie mieli syna o imieniu Siemowit. Tenże Siemowit miał syna Lestka, ów Lestek miał syna Siemomysła i Siemomysł z żoną, której imienia niestety nie znamy, miał syna Mieszka I. Przekaz Galla Anonima jest pierwszą znaną wersją legendy dynastycznej Piastów. Jednak nie jest to wersja jedyna. Kolejni kronikarze dodają następne, często coraz bardziej fantastyczne informacje o przodkach Mieszka I. Długosz, który kochał się w liczbach, dodaje taką ciekawostkę. Otóż według niego Piast miał żyć około 120 lat. O wiele bardziej kreatywny jest tutaj mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem. W jego kronice dzieje naszych przodków zaczynają się od czasów antycznych. On to kazał walczyć Polakom z Aleksandrem Wielkim, z Juliuszem Cezarem, z wybitnymi wodzami świata starożytnego, którzy oczywiście ponieśli klęskę. Wiele postaci pojawiających się w legendach na stałe zapisało się w powszechnej świadomości Polaków. Kadłubek wprowadza do tej tradycji legendarne postacie króla Kraka, no i Wandy tej, która nie chciała wyjść za Niemca. Jest też znany wszystkim król Popiel, który miał być zjedzony przez myszy. Te myszy to jest czysty zabieg literacki. Jeżeli czyta się kroniki średniowieczne, można znaleźć w nich takie buszujące po Europie stado myszy, które po prostu pożera czarne charaktery. Kolejną znaną legendą jest opowieść o Lechu, Czechu i Rusie, trzech braciach założycielach państw Polski, Czech i Rusi. Znamy ją w najwcześniejszej wersji z kroniki węgiersko-polskiej, powstałej krótko po kronice Kadłubka. Warto zauważyć, że tak naprawdę nie jest ona niczym wyjątkowym. W różnego rodzaju krajach mamy do czynienia z braćmi, którzy rozeszli się w różne strony świata i każdy z nich zakładał swoje władztwo. Niestety to wszystko są tylko i wyłącznie legendy, które nie mają żadnego potwierdzenia w źródłach. Tych wszystkim, którzy już się ucieszyli z faktu, że pobiliśmy największych wodzów starożytności, no chcę uspokoić. Źródła starożytne o tym milczą. Tyle legendy. Jakie są pewniejsze informacje na temat początków państwa polskiego? W X wieku ziemie polskie były zamieszkane przez plemiona słowiańskie. Kroniki przekazują nam ich nazwy. Wolinianie i Pyrzyczanie na Pomorzu, Goplanie w Wielkopolsce, Wiślanie w Małopolsce, Ślężanie i kilka mniejszych plemion na Śląsku, Lędzianie w okolicach Przemyśla i Sanoka. Może zastanawiać brak w źródłach z IX wieku Polan, jednak ta nazwa zapewne jest późniejsza i pochodzi dopiero z następnego stulecia. Pewne jest to, że za panowania Mieszka I na terenie dzisiejszej Wielkopolski powstają kolejne grody. I choć kronikarze wskazują Gniezno lub Kruszwice jako miejsca, z których pochodzi dynastia piastowska, to wiemy, że najstarszy gród założono gdzie indziej. Uważa się, że takim grodem numer jeden, grodem pochodzenia dla Mieszka, dla Piastów generalnie, jest Giecz. Z tego Giecza następnie gdzieś około połowy X wieku Mieszko albo jego ojciec Siemomysł zajmuje Gniezno. Obok Gniezna powstają też pozostałe grody, a więc jest to Ostrów Lednicki, jest to Grybów koło Wrześni, Poznań, Ląd i Bnin. To są wszystko grody, które zostały wybudowane, można powiedzieć, taką metodą piastowską. W podobny sposób uformowano tam palisady, w podobny sposób je rozplanowano, no i przede wszystkim one są datowane. Datowane dzięki metodzie dendrochronologicznej na lata między 940 a 960. O ile archeologia dostarcza nam wiele informacji na temat wczesnych grodów piastowskich, to jesteśmy skazani na domysły w innej kwestii. Jaki zasięg terytorialny miało państwo Mieszka w początkach jego panowania? Na pewno była to Wielkopolska, ten rdzeń państwa piastowskiego, to miejsce, z którego ta dynastia się wywodziła. Być może
Mazowsze, a być może podbił Mazowsze krótko przed chrztem, być może Pomorze Gdańskie, a być może podbił to Pomorze krótko przed chrztem. Tego nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy bardzo dużo o tym, jak wyglądało to państwo, jak ono się kształtowało, no i jaki był przebieg jego granic. Wczesna historia państwa polskiego i początków dynastii Piastowskiej cały czas jest pełna tajemnic. Źródła pisane są bardzo zdawkowe. Więcej informacji mamy dzięki odkryciom archeologicznym. Jednak i one nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania. Pewne jest jedno, to Mieszko I był faktycznym twórcą państwa polskiego.